Nic po prostu, nic się nie chce, ale Zosi, ale ja chcę. Patrzcie, zrobię tylko chmury i dzień taki szaro-bury. I kałuże. Skoro się tak nudzimy, to może gdzieś się obejrzymy. W telewizji nic nie grają, tylko gadają i gadają. Ja nie zamierzam dziś się nudzić tak jak wy, tylko marudzić mam pomysł na niezłą zabawę. Co powiecie na morską wyprawę? Pomysł to może być morze, ale skąd my tutaj wyjdziemy morze? Tata skończył malowanie i powiedział, że jak ktoś zostanie, to możemy wykorzystać do zabawy. Toria się nadaje doskonale. Chłopcy, zróbcie im morskie fale, ale pośpieszcie się i to szybko. Ale super, ja będę złotą rybką. Wezmę od mamy kolorowe chustki, żeby zalśniły jak złote łuski. Słyszycie? To szumią morskie fale. Ukołysały do snu wszystkie złote rybki. I syrenki też śpią. A jak się obudzą, to zaczną swój najpiękniejszy taniec. Zamknijcie oczy. Na pewno to sobie wyobraźcie. Widzę! Słyną syreny? Tak, z tego, że znają piękne piosenki. Więc zaśpiewajcie, ale nie pod nosem. Wszyscy rybki tańczą.
statki. To jest zabawa! Ja tu będę kapitanem. Ze mną popłyniecie w nieznane! Wypływamy, wypływamy, wręcz dookoła świata, wręcz dookoła świata. Morskim szlakiem, morskim szlakiem, poprowadzi mapa, poprowadzi mapa. Czeka na nas przygód wiele, więc ruszajmy przyjaciele. Każdy z nas jest teraz bratem. Jeszcze raz. Uciekamy!
zdarza. Ale sztorm nam ją zabrał, czyżbyś o tym nie wiedział? A nie to tak z innym burzym, że dostanę zaraz. Chodźmy na przechadzkę, może czegoś poszukamy. Tam się znów zaczyna. A pamiętacie, jak to było, gdy wszystko nas z pokładu zmyło? Ho, ho, ho! Pamiętamy! Może o tym zaśpiewamy! Ostatni szkół rozszala się jak nagle, że trzeba było szybko zwijać. Pusz.
pusto, nic już w skrzyni nie ma, lecz zostały nam marzenia. Marzyć można całe życie i tak jest, przyznacie sami, że w marzeniach zawsze można być wielkimi odkrywcami! Już niedaleko skończona wyprawa, czyżby stąd